Witam bardzo serdecznie z tej strony Kwasi i witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Spawacza do Oracza razem z Blackiem. Siema, siema! Kochani, wracamy po dłuższej przerwie, ale po prostu spowodowane urlopem, wakacjami i innymi takimi sprawami, jak to się mówi, domowymi. A w dzisiejszym odcineczku naszym MFM razem z opryskiwaczem będziemy walczyć z chwastami na naszym polu. Bo normalnie jest ich za dużo, więc je trzeba wypalić. A ty, Blacku, co dziś będziesz robił? Ja u ciebie troszkę sobie na twojej wizji ponapryskuję i później do swoich widzów troszkę roundupem też ich popryskuję. Aha, czyli dzisiaj mamy odcineczek z opryskami, jednym słowem. No w sumie chyba nawet dwa wyjdą, bo do ciebie do mnie, bo... Jak opryskam, to nie wiem, co będę robił później. No ja też nie wiem, bo teraz opryskamy, to trzeba będzie to, wiesz, poczekać, dopiero będzie można nawozy jakieś posiać. A mi słoneczko przygrzało. I ledwo żyjesz, jednym słowem. Tak, i nie mam siły myśleć, co robić dalej, więc... Mówisz... Że tak powiem... Na spokojnie, na spokojnie. Mówisz jednym słowem, robisz wszystko na spontanie. Jakbym teraz bym cię prosił. Tak, przyjacielu? Żebyś na razie tutaj nie robił w koło moich poletków, bo widzą później. U siebie na wizji pokażę, czym będę śmigał. No dobra. Żebyśmy się nie widzieli teraz. Będę się starał ci ostrzegać, jak będę jechał. Bo ja mam tu pole na półtora przejazdu, tak ci powiem. Dobra, to ja sobie uciekam na 6-7. No ja... Poczekaj, 6-7, dobra, może nie będziemy się widzieć. Ja jestem przy 17, jakby co. Widzę na mapie. No to gitarka. Dzisiaj... Dzisiejszy odcinek będzie króciuteńki. Tak, ale gręczy, wiesz, że wakacje się kończą troszkę, żeśmy odpoczęli w cudzysłowie. No i wracamy do nagrywania. Z pełną mocą. A teraz obaj mamy, będziemy mieli, kiedy czas się spotkać, nagrywać. A kochani, w ogóle jeszcze, jak dobrze pójdzie, niedługo wleci na kanał nowa seria, też z Blackiem i z nowymi przyjaciółmi. A w ogóle, przepraszam, że zapomniałem powiedzieć, jest z nami, jest dzisiaj z nami, albo był, albo jest na odcinku razem z nami, jak to się mówi, na Discordzie pan Piotrek. Aczkolwiek pan Piotrek chce być chyba na razie niejawny. Dobra, nie musi, ale szczerze powiedziawszy, serdecznie pozdrawiam. Tak. A. Ja się boję pytać w ogóle, o jaką serię chodzi, bo ja kurde nic nie wiem. Co mój serdeczny przyjaciel wymyślił? Rom. Aha, dobra, domyślam się. Nasze odpały, nasze przygody za... Wiesz czym. Tak, za furmanką ciągnika. No właśnie. Ale jakiego ciągnika, to nie zdradzimy szczegółów jeszcze. Ja nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale ja zapomniałem. My w ogóle o tym rozmawialiśmy? O serii z tamtego? O? Rozmawialiśmy. O Jezu, ja mam sklerozę, przyjacielu. Powiem ci tak, wiesz, jak to się nazywa ten stan? Kocham ten stan. Ja powiem ci, jak się nazywa ten stan. Syndrom zakochania. Cicho. Dobrze. Cicho, panie Kwasi, to nie może być prawda. To jest. Znaczy cicho. Znaczy dobrze wiemy. Co ma się pięć, ale cicho, panie przyjacielu. Dobrze, będę, panie przyjacielu, cicho. Ale powiem ci szczerze, że... Dobrze wiesz ty, dobrze wiem ja. A w ogóle, kochani, jest taka mała informacyjka do was. Tutaj przyjaciel Blacku założył firmę w ETS-ie.
wszystkich kierowców, którzy oglądają nasze odcinki, zapraszamy do firmy, a link będzie w opisie. Czonie Bleku? Mhm. Oj, nasz przyjaciel Bleku to jakiś dzisiaj taki małomówny. A w ogóle, kochani, będę zaraz sprawdzał... Będę sprawdzał ceny w skupach i prawdopodobnie będziemy dzisiaj jeszcze może chwilę sprzedawać zboża, bo akurat mam wszystko już opryskane, więc nie mam co robić. A sprawdzimy ceny w skupach i posprzedajemy zboże, a następnie w następnym odcinku prawdopodobnie pojawią się nowe nabytki. Ale jakie? To zobaczycie sami. Wracając, oczywiście, panie Kwasi, że firma jest, funkcjonuje już od 14 kwietnia do 13, musimy sprawdzić, oczywiście bieżącego roku. Ma się dobrze, chwilowo mamy przerwę związaną z remontem dróg. W MP. Ale się... Tak, w multiplayer. Czekamy. Zarząd czeka z niecierpliwością na organizowanie konwoju. Kto wie? Może się coś pojawi. Nie wiem, nie wiem. Więc zapraszamy do naszej firmy. Ja chyba, nie wiem, wspomniałem, bo nie wspomniałem. Nie wiem, nie pamiętam, Bleku, a teraz akurat... Tak. No, że akurat jeszcze mi się włączył autozapis. Ja pierdzielę. Głupi mać. Jest... Nie przejmujemy się. No, trudno. Popatrzmy, co mamy takiego więcej zboża, cena dobra. Guzik, co mamy zbóż? W każdym bądź razie... My kwasi dzisiaj sobie strasznie w zdania wjeżdżamy. Jak nie tymi, to ja tobie. No. Przerąbane. Chyba za dużo chcemy powiedzieć i się ten rąbiemy po słowach. Zgadza się. Nie ma co dzisiaj sprzedawać. Cena niekorzystna. Słabe ceny. I mało zbóż. Dawno po dożynkach i ceny nie ma. No właśnie, dożynki się skończyły i ceny się skończyły. Tu, tu, tu. Ale... Dobra. Ja do siebie na wizję zostawiam pryskanie pyrków randapem. Dobra. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Do zobaczenia. Cześć.